Hej, witajcie, z tej strony Mister Babru, witam was ponownie w materiale z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów, art drugi, bodajże część 11. W ostatnim odcinku przemierzyliśmy jaskinie snów, w których harpie miały swoje gniazda, tym samym wykonaliśmy zlecenia na harpie oraz na królowe harpie. Przyjrzeliśmy parę snów, niektóre śmieszne, niektóre nie. I właśnie jeden z snów nakierował nas na Baltimora, mistrza run, mistrza kowalstwa run, który zaginął jakiś czas temu i teraz znaleźliśmy związaną z nim zagadkę, która prowadzi do jakiegoś miejsca. No i postaramy się znaleźć teraz właśnie miejsce, na które nas naprowadza ta zagadka, aczkolwiek jestem ciekaw, o co chodzi. Znaczy, mam nadzieję, że to są drzwi, które są, wiecie, tam przy wraku statku, tam były pewne drzwi i chyba o nie chodzi, ale pewnie nie jestem. Co to jest za miejsce? To jest studnia. Jest właśnie mowa w tej zagadce o studni. Może cokolwiek rozszyfrujemy. Gdzie to jest? Przy okazji. Zacznij szukać od studni, w której echo głośno dudni. 10 kroków w stronę rzeki, spacer w lewo niedaleki. Czyli musimy iść w lewo jakby od tej studni. No dobra, no to tu jest studnia, no to załóżmy, idziemy w tą stronę. I chyba musimy iść tą bramą. Tylko bez żadnych sztuczek. I tą bramą. Tak? Czekajcie. O Jezu. Marne 20 kroków, przejdź pod bramą Erzobłoków. Ją olbrzymią nazywają. I gdzieś wpis patron rozstajów. Czy musimy iść przez tą bramę? Tak mi się wydaje przynajmniej. No to jest ta największa brama. Tak przynajmniej chyba jest nazywana bramą obłoków. Idź gdzieś, pi patron. O Jezu, ciągle zły przyciskam. Wskazówka. Każda droga jest konieczna, lecz środkowa jest bezpieczna. Abart na znaki Granda. Nie zbłądź, bo gotowa Granda. Gdybyś wybrał prawą drogę, rychło ujrzysz tam nieboże. Utopioną co w południe, cieniem ścieżkę wstraże cudnie. Aha, właśnie chodzi o ten statek. Tak, czy to na pewno to miejsce? Już jestem praktycznie pewien. To co teraz staje pewnie. No, to by się chyba zgadzało. Zaraz już to sprawdzimy. Jak nie, no to ja coś jeszcze inaczej spróbuję pokombinować. I patrzcie, tu się dalej zgadza, bo tu tak. O tą bramę jeszcze chodzi, to jest brama z obłoków pewnie. Zaraz zobaczymy zresztą. I widzicie, tutaj mamy trzy drogi, możemy iść albo w prawo, albo w lewo, albo w środek, albo w prawo. Jakby, bo tamta droga się liczy, bo ona do niczego nie prowadzi. Musimy iść środkiem. Znaczy, kurwa. Czekajcie, bo mi się już miesza wszystko. Każda droga jest konieczna, lecz środkowa jest bezpieczna. A patrz na znaki Granda, nie jest błądź, bo gotowa Granda. Gdybyś wybrał prawą drogę, rychło ujrzysz tam nieboże. Właśnie, to jest prawa droga, widzicie? Mamy tutaj, tam musieliśmy wybrać środek, tutaj musimy wybrać tak, z lewa, środkowa i prawa. Wszystko się zgadza. Tak, to na pewno nas kieruje na ten statek. Jeszcze zatopione to w ogóle już dla mnie jest praktycznie rozwiązanie tego zadania. No, trolle nasze, znajome. Teraz my znajdziemy tylko. No i rychło mamy użyć ten statek. No i teraz w sumie prawda. Bo rzeczywiście rychło użyjemy ten statek. Oj, serio? Co ja robię? No i to już praktycznie za windlem mam statek. Tu się zmedytujemy. Bo nie wiem, co nas będzie czekało tam za tymi drzwiami. Czy tam nie będzie jakiejś zasadzki, może samego Baltimora znajdziemy. To by było ciekawe. Picie. Pijemy oczywiście. Oj, gawronów mamy mało jaskółek. Możemy gawrony i jaskółki porobić. Gawron. Och, to cholery składników mamy. 6 gawronów. Jaskółka. Nie wiem, coś innego zamiast to kamienia żywiołów. Oczy harpi, dajmy na to. O.
5. Picie. Rzeczywiście 4 mamy elixiry, ale jazda. Gawron. O Jezu, genius. Picie. Jaskółka, gawron. O, musimy być przećpani, jak teraz wypijemy z 5 takich. 4 znaczy. Jeszcze jakieś mocniejsze. Huh. Szybko jeszcze nałożymy jakiś olej na ten. Mamy teraz chyba mocniejszy olej, więc opłacałoby się korzystać. Dobra, 3 minuty. Okej. Okay. Zaczynamy zaraz tu czekać. No i jest statek, czyli ta zatopiona sprawka. I gdzieś tutaj drzwi były. O tu. Właśnie. To nie tu? Serio? Klucz Baltimora, no to... The fuck? No to szczerze powiedziawszy nie wiem. Jeżeli to nie tu, to nie wiem. Tutaj w tą mgłę zaraz się wbijemy. Chyba. A może tutaj jeszcze będzie coś droga? Tam już jest mgła. Tutaj już nawet w sumie nas łapie ta mgła. Ale wiecie co, jestem zdziwiony. Ja byłem pewien, że to chodzi o to. No mamy klucz. Popróbujmy z tymi drzwiami. Mam klucz, kurwa. Trzy. Klucz Baltimora, no. Serio? Czekajcie, może tutaj będzie coś. W starym piecu pod warunkiem, że nie pali tam diabeł. Tu echo głośno. Aha, on tutaj nas. Geralt wiedział, że znak Indranda to symbol patrona przewodników, wyglądający jak Orange, z którego wychodzi Dreska. Aha, to powróćmy się jeszcze, może tu gdzieś jeszcze jakieś drzwi będą. Ale to jest napisane na... A tutaj przypadkiem nie było? Właśnie, tutaj. Jakieś drzwi nie było? O, harpie są. Drzwi nie było, ale harpie są. Zajebisty deal. Zaraz jeszcze poczytamy trochę te wskazówki. O Jezu. Arynia, wow. Nie, tam to w sumie już... Ale nie, tam może coś było, czekajcie. Jak tutaj nie znajdę, no to będę musiał zrobić cięcie i poszukać jakoś w inny sposób. No ja byłem pewien, że to te wąwozowe drzwi będą. No byłem po prostu w 100% pewien. Ale jak to nie są te drzwi, to może poszukajmy jeszcze przy tym... Jeszcze tą wskazówkę raz poproszę. No, bramę przeszliśmy. Lecz środkowa jest bezpieczna, a patrz na znaki Indranda, nie jest bądź, bo gotowa Randa. Gdybyś wybrał prawo drogę, rychło ujrzysz tam niebogę. Utopioną, co w południe, cieniem straże, ścieżkę w straże cudnie. W południe, może przy tym zatopionym statku możemy podkimać do południa i zobaczyć, czy to nam coś straże. Chociaż teraz jest południe chyba. By the way. Tutaj coś jest jeszcze? To jest powrót. Tak, to jest powrót. Ojojoj. Fuck. Myślałem, że będzie łatwiejsza. Ale co nawet teraz? Widzicie? To nam pokazuje drogę, no. Bo jest południe teraz. Pokażcie odpoczynek. No południe, jest równo południe. Jebaństwo, pokazuje nam te drzwi. No, pokazuje nam te drzwi. I mamy klucz do tych drzwi, ale... Coś jest zbugowane. Potrzebujesz klucza. Co to jest? Gro, co to jest?
No mam ten klucz, no nie wiem czy ja mam tego. Mam klucz, mam. Dobra, słuchajcie, robię małe cięcie. Zaraz poczytam jeszcze trochę o tej misji, może coś mnie olśni. Póki co, cięcie. No cóż, moi kochani, od razu przyznaję się bez bicia, że ten materiał głosowy aktualnie nagrywam już poza nagraniem Wiedźmina. Dlaczego? Ponieważ niechcąco usunąłem kawałek nagrania głosowego, który nagrywałem właśnie przy tym fragmencie, który teraz widzicie. Ogólnie sprawdziłem wszystko na internecie, dowiedziałem się, że muszę jeszcze znaleźć skrzynkę, która jest w wąwozach Harpii, które tam są niedaleko teraz nas. I z tej skrzynki dopiero wypadnie nam klucz, który otworzy nam drzwi. Tak więc będę teraz komentował na żywo, więc prawdopodobnie to będzie trochę nieskładne i nie pasowało, nie będzie jakichś tam żartów sytuacyjnych i moich sucharów i tak dalej. Po prostu będę mówił, co robię. Ale widzicie, teraz turlam się czym prędzej podniecony do tej skrzynki. Tutaj wspominałem coś o tym kamieniu, który niby Geralt miał zobaczyć, w tym znaku Indictus, czy jak to tam to się nazywało. Ale to jednak nie było to, bo ten znak będzie na dole, zresztą zaraz zobaczycie. No tutaj się turlam, wspominam, jakiś suchar rzucam, że harpi nie ma, że już tarci nas boją, że się nie pojawiają w tej chwili. W sumie nie pamiętam, co robiłem, dlaczego tak szedłem w jedną stronę i się zatrzymałem, ale okej. W ogóle przepraszam za mój głos, ale strasznie mi zdzierło gardło, a muszę ten materiał zrenderować teraz i muszę dorwać ten materiał głosowy teraz. No i tutaj nam się pojawiło, że właśnie Inranda, właśnie znak Inranda. No i że ten znak tam wskazuje miejsce. Ja tu szukam tego znaku, mówię, że na znaku ja tu nie widzę. Tutaj się podniecam, że coś zauważyłem, okazuje się, że to Grąż Mocy tylko. No i tutaj wchodzę na górę i szukam skrzyni, którą gdzieś widziałem. No i tutaj znajduję ją, klucz runiczny, wypadam. No i podniecony teraz mówię, że teraz... O! Jednak rozumiem tą zagadkę, trzeba było iść w środek na początku, a później w prawo. I się podniecam tym, że właśnie wszystko zrozumiałem. I znowu turlam się. Tutaj narzekam też, że nie było jakiegoś szybszego przejścia. Oj, mi zlagowało nagranie aktualnie. O, dobra, już wszystko działa. Przepraszam was, że taka głupia sytuacja wyszła, ale miałem trochę problemów i niestety wyszło jak wyszło. Ogólnie to nie jest długi fragment. Może to 3 minuty trwać, 4, takie realnie, no może 5. O, teraz widzicie, mijamy ten. Dokładnie w tym momencie dziś wspomniałem. Za trollami, tam gdzie te harpie były. Tutaj mówię, że te trolle wciąż mnie trochę przerażają, że nie mogę się przyzwyczaić mimo wszystko, że wychodzę i tu takie bydlaki siedzą. Turnam się dalej, dalej, dalej. No i tutaj właśnie wspominam, że byłem tam na dole i nie mogłoby być gdzieś szybszego przejścia, a internet naokoło popieprzać. No i tutaj teraz przepraszam drzwi za to, że je w nie uwierzyłem i je otwieram. No i wchodzę, mówię, że jest niezły burdel. Wiedźminie, No i poczekaj, spotkamy co tu Toraka. robisz? Śledziłem Tego cię, krasnoluda, który nam dokąd zlecił to pierwszy raz zadanie. zapytałeś o Baltimora. Raczej śledziliście. Nimi się nie przejmuj, to moi I to już czeladnicy. Mam wyczuwacie dla chyba, ciebie że coś jest nie tak. propozycję. Zanim zajrzysz do skrzyni, pozwolisz jednemu z moich uczniów zabrać notatki Baltimora. Cała reszta jest twoja. Widzicie ci cwaneczek? Notatki tylko chcę. Co takiego jest w tych notatkach, że tak bardzo ci na nich zależy? Dlaczego nie mogę ich Ogólnie za zobaczyć? pół minuty Baltimore około będzie zdziwaczał na cięcie i po starość. tym, nawet ja się z W wami nie żegnam, skrzyni po mogą być prostu dokumenty za chwilę się kompromitujące osoby pełniące przeniesiecie ważne do funkcje w Vergen. komentarza na Nie żywo. pozwolę, by ktokolwiek je A ten przeczytał. komentarz, który teraz Nawet dogrywam, jeżeli to są wytworem chorego trzeba gadać. umysłu. Dlatego, jak mówiłem, dasz nam przeszukać skrzynię, zanim do niej zajrzysz. My bierzemy notatki, ty Oczywiście my się nie dostajesz wieżę. zgadzamy na tę propozycję. Ja też mam dla ciebie propozycję. Wynoś się stąd, albo skrócę ci o głowę. Wiedziałem, że po dobroci nic nie wskuram. Skurdupla, głupie. Chłopcy, skończcie z nim! Dobra, tak więc przenosimy się do materiału na żywo. Okej, strasznie was przepraszam za to nagłe cięcie. Musiałem szybko zatrzymać nagranie. Kurczę i... Dobra, powtarzamy to. Wiedźminie, co tu śledź raczej nimi ma. To... Co tak? Ja też... No, może byście poczekali, aż miecz wyciągnę. Dobra, nie ma tak dobrze.
Kartacz? Zobaczymy, jak kartacz będzie działał na, nie, na nich. Zajebiście się. No. Pieprzcie się. I co? Zmiękły prasą z kifujarki? Co on da się broni tym toporem? Przeciw wojowi cię sanikował. Dobra, zacznijmy co oni tu mieli ze sobą. Sukno. Serio? O, co tam leżało? Ile ród? Bobrzy kołpak, nie wierzę. Ja ci słodkie. Mamy swój kołpak własny. To też jest przedmiot potrzebny w sumie do oszukania ducha. Tak mi się wydaje. Zrobiliśmy po sztandar, czyli później byśmy mieli łatwiej teraz. Ale mniejsza to. Czy moglibyśmy jeszcze jedną pomyłkę zrobić? Wiecie. Bobrzy kołpak. Dobra, trzeba donieść starości, co ten chorak, zasraniec chciał nam zrobić. I ogólnie wracamy. Bo jeszcze mam klucz do raka. Może u niej w domu, z tego co czytałem, będzie się dało coś otworzyć. Jakieś drzwi albo skrzynie, coś w tym stylu. Zjedźmy. Jaki skurczybyk. A co te otaczki zawierają właściwie? Tchorak, jeśli czytasz te słowa, to znaczy, że mnie dopadłeś. A teraz skurwysynu, ja dopadnę ciebie. Choćbym miał przejść 7 piekieł, to wrócę żywy lub martwy i nie dam ci spokoju. Będziesz cierpiał i będziesz płakał. Nie ma zmiłowania dla morderców. Lepiej zacznij się bać, bo zemszczę się w taki czy inny sposób. Rękami własnymi lub cudzymi. Baltimore. Aha. Ale go w siusiaka zrobił, ten Baltimore. Znaczy, my się wyręczyliśmy go, w sumie. Nie, jeszcze. Oj, fuck. Dobrze idę? Dobrze. Uff. W sumie całkiem przyjemna misja. Przyjemna, no taka hamska. Bo jak zwykle pokazuje skurwysyństwo ludzkie i nieludzkie. Ale no cóż. Okej. No szybciej, Geralt, serio. Nie mamy całego dnia. Będziemy mogli chyba z Filipą i drugą pogadać. I ruszyć w końcu Hanselda przez tą mgłę. Tylko jak my się przez tą mgłę przedostaniemy? Już wtedy było ciężko, mieliśmy protekta od Filipa. A teraz to już w ogóle będzie przesrane. Dobra, całe szczęście rezydencja Toraka jest niedaleko Filipy. Czekajcie, teraz w sumie mam dużo run. Chyba dużo run. Runa Księżyca, runa Ognia. 4 runy Ognia już mamy. Wzmocnijmy sobie miecz jakiś. O tak o, na przykład. Zajebiście. Runa Księżyca możemy tutaj walnąć. W sumie nam nie jest bardzo potrzebna. Ale okej. No. Przemyślałeś sprawę? Ten tarak od razu mi się wydawać podejrzany. Gnojek. Dobra, zajdźmy do tego jego domu. Zobaczmy. O, nie ma toraka i czeladników. Cóż to się stało? Możemy wejść bez problemu. Czyli coś nie będziemy mogli znaleźć. Tak? Nic? Nie, coś tu jest. Poczwitowanie od Orkana. Kubek, schemat i Orenów 245. Wow. Co jest podfitowanie od Orkan? Orkan to ten kapłan był, lol. Potwierdzenie odbioru zamówienia. Zamówiony kielich otrzymałem i zgodnie z umową przysłałem pierwszą część zapłaty. Wiedz jednak, że zdobienia zostały wykonane niedbale i przedmiot nie jest identyczny z oryginałem.
Jeśli wyrok przysłuży się moim celom, druga część wynagrodzenia dośle niezwłocznie po Aradzie. Orkan. Arty na Orkan coś kombinował. No proszę. Wróćmy do Cecilia Burdona. Zobaczmy, czy dużo dostaniemy. Czy w ogóle coś dostaniemy, jakąś kasę za tym, za to, co zrobił Torek. O, jest Cecil. Na kuśki męskich bogów, toż to zapiski mistrza Baltimora. Skąd je wytrzasnąłeś? Odkryłem jego skarbiec niedaleko leża troli. Poza tym wasz nowy mistrz run Torak nie żyje. Opuścił ten świat wraz z dwoma czeladnikami. Co ty gadasz? Jak to się stało? Baltimor został zamordowany przez Toraka. W notatkach, które ci dałem, jest na to wystarczająco dużo dowodów. Dzięki, Wiedźminie. Tu masz nagrodę za swój trud. Nie jest tego wiele, wybacz, ale będę potrzebował... O, coś dostaliśmy. Jaki zajebisty miecz, tylko szkoda, że przed chwilą ulepszyliśmy tamten. Kurde. Dobra, od razu ulepszymy ten. Jednym, wiecie, jedną runą ognia. Runa ognia. No i możemy jeszcze jedną runę księżyca walnąć. Niech tam będzie. I runę ziemi. Ten miecz nam do końca tego arty powinien posłużyć. O, i teraz będziemy wolno chodzić, to jakiś kupiec by nam się przydał szybko. W ogóle jaką teraz misję będziemy robić? Może tak. Porozmawiać z Filipą. Bo może z Filipą będziemy mogli pogadać. Musimy się jakoś przez tą mgłę przedostać. Och, spami coś na Steamie. Steam to jest takie... urządzenie. Człowiek daje status zajęty. Sprawdza, ciągle mam taki status, ale... no jednak jestem prawie cały czas zajęty. A ludzie spamią, i spamią, i spamią. Dobra, wywalmy coś. Ten jest cięższy. Wyrzuć. Okej. Okay. Idźmy gdzieś kupce znaleźć i zobaczymy najpierw może tylko, czy do Filipy można dostać się. Co to jest? W zielonym kubeczku. O, można, można. No, coś tam się ładuje. WTF. Mózg w kawałkach. Próbowałam namierzyć Triss, ale mgła zakłóca działanie megaskopu. Odebrałam słaby sygnał. Jest gdzieś blisko. Pewnie po drugiej stronie. W obozie Kadwenczyków? Będziesz musiał przejść przez mgłę. Nie ma czasu do stracenia. Nieustannie skanuję pole bitwy. Pokieruję cię we właściwą stronę. O. Znajdę cię, gdy wejdziesz we mgłę. W takim razie do zobaczenia. Wciąż nie mamy królewskiej krwi. Wiem. Henselt. Potrzebujemy jego krwi, nie jego głowy. Ile razy mam powtarzać, że nie jestem królobójcą? A co tu się w ogóle działo? Jakieś orgie lesbijskie. Oh, fuck. Przełapana. Zbieram informacje dotyczące... O, mieliśmy z nią... Mnie też intryguje to zjawisko. Podobnie jak wszystko, co tajemy. Podzielisz się ze mną swoją wiedzą? Najlepiej by było, gdybyś zdobył zapiski Mortena Collisa. Poświęcił całe życie na badanie go. Znalazłem zapiski Mortena Collisa. No to możemy teraz porozmawiać o dzikim goni. Faktów jest tam niewiele. Dużo więcej mitów i wierzeń. To prawda. Od czego zaczynamy? O. Przede wszystkim Collis zbadał kierunek poruszania się gonu. Wiadomo, że dziki gon podąża z północy na południe. Nigdy odwrotnie. To się zgadza z moimi wspomnieniami i badaniami Collisa. Nie rozumiem tylko dlaczego tak... Trajektorie poruszania się kawalkady sprawiają, że do naszego świata przenikają od północnego bieguna. W ten sposób mogą poruszać się tylko na południe.
Według zapisków nadejście gonu można określić na podstawie obserwacji mgławicy Orkana. Także zaćmienie słońca ma wpływ na częstotliwość pojawiania się gonu. Pojawia się w czasie przesilenia zimowego, ale nie każdego roku. Kolis obliczył, że gon przenika do naszego świata w latach, w których mgławica jest na wschodnim nieboskłonie. Kiedy za nimi szedłem, napotkałem wyludnione wioski. Dziki gon porywa młodych ludzi. Tak, tylko po co? Mogą potrzebować siły roboczej, wojowników albo mięsa. Kolis skłania się do teorii o niewolnikach. A jakie jest stanowisko czarodziejek? Od czasu, kiedy Rada i Kapituła zakazały stosowania czarów mentalnych, dziki gon jest tematem tabu. Jest jakiś związek między czarami mentalnymi i orszakiem? I jedno i drugie miesza ludziom w głowach. Wszystkie osoby, które miały styczność z dzikim gonem, mają zaburzenia psychiczne. Objawia się to szaleństwem albo amnezją. Widma emitują pole magnetyczne, które zaburza pracę mózgu. Ludzie mówią, że przejazd gonu zwiastuje wojny. W naszych czasach wojny wybuchają tak często, że równie dobrze mógłby je zwiastować przylot bocianów. Gon pojawia się zimą, a wojny rozpoczynają się wiosną, ale tylko dlatego, żeby żołnierze umierali od mieczy, a nie z zimna. Spróbujmy podsumować. Na podstawie obserwacji i obliczeń trajektorii, po jakich porusza się orszak, Kolis doszedł do dwóch równorzędnych wniosków. Pierwszy z nich mówi, że dziki gon to polegli w różnych światach rycerze, którzy zorganizowali orszak odwet. Drugi, że jakaś nieznana, potężna moc multiplikuje widma, których zadaniem jest przemieszczanie się między światami i zdobywanie niewolników. Obie teorie wydają się prawdopodobne. Jeżeli zetknięcie z gonem powoduje pomieszanie zmysłów poprzez działanie pola magnetycznego, to ponowne spotkanie z orszakiem powinno działać odwrotnie. Owszem. Ktoś, kto oszalał lub stracił pamięć po zetknięciu z gonem, mógłby wyzdrowieć, gdyby spotkał go po raz kolejny. Ale to tylko hipoteza. To znaczy, że dzięki dzikiemu gonowi można stracić pamięć, ale też można ją odzyskać. Wiesz coś, o czym ja nie wiem? Cierpię na amnezję, ale od jakiegoś czasu wspomnienia zaczęły wracać. Tak? Od kiedy? Od kiedy zabiłem widmo króla dzikiego gonu. Aha. Dobra, bywaj. Pogadaliśmy trochę o dzikim gonie. Dobra, możemy ruszyć powoli na tą mgłę. Tam znajdziemy Henselta, może Triss. Jestem ciekaw w ogóle, jak my wejdziemy do obozu pełnego rycerzy, Kedwen, z Vernonem Roche'em i tak dalej. I kurczę, po prostu chcę tam wejść i pozabijać, no nie wiem jak to. Nie wiem jak to ma wyglądać, zaraz zacznę pewnie. Dobra, to sprzedamy. I to wszystko, co chcieliśmy sprzedać, co możemy sprzedać. Okej. Dobra, przejdziemy na drugą stronę upiornej mgły może w tym odcinku jeszcze. Mamy jeszcze jakieś 9-8 minut. Przynajmniej spróbujemy, ale coś w środku się po prostu zatrzymamy. Ale fajnie wygląda ten miecz, co dostaliśmy go od Cecila Burdona. Gwyr. To coś znaczy w starszej mowie albo w jakimś innym języku. Coś mi się kojarzy to słowo. Spalona wioska. Dobra. Idziemy. Oszalał. Idzie do mgły, oszalał. A, może coś wypiłem przed tym. Przydałoby się. Picie elixirów. Gawron, jaskółka, wilga i wilga. O, maksymalna toksyczność, nie wiem czy... Aha, czyli za dużo toksyczności, okej. Zrezygnowaliśmy z jakiegoś. W maksymalnej toksyczności nie można mieć. Myślałem, że można, ale będzie jakieś powikłanie. Dziwne. Dobra, jeszcze szybko. Olej na upiory. Mam jeszcze jakiś? Olej przeciwko trupu jadą. Oj, nie mamy już. To? Cóż. Lecimy.
Wiem, że nam ta Filipa pomoże, a nie zrobiła nas w ciula. Bo znowu sobie baraszkuje ze swoją pomocnicą. No, znowu tutaj. A, dostaliśmy coś od niej. Teraz chyba będziemy... O, jest Filipa. A to zajebiście, jak Filipa jest. To jeszcze nie jest coś tam. What the fuck? Znowu ją złapały? Draugir. Jeszcze jeden. Fuck. Gdzie jest jeszcze jeden upiór? Dobra. Draugir z nich. Nie można zapisać teraz całą grę. Jak miło. Filipa, weź troszkę szybciej do sobą leć, proszę. Czemu się zatrzymała? Nie, idź. Już jesteśmy niedaleko, no. Chciałem te upiory wyłażę. Jezu, słyszę Draugira! Fuck! Jest. Dobra, jest już wyjście. Szybko. Śledź Wernoerosz, o tej spotkamy. Jestem bardzo, bardzo ciekaw. A, ona sobie już znikła. Aha, zmieniła się. Nie mogę iść dalej. Jeśli Detmold wyczuje moją obecność... Jak mam wrócić do Vergen? Będę czekać w okolicy. Pośpiesz się. Dobra, przejdźmy się kawałek. Zaraz po prostu se... O, to Shilard, pamiętacie? To jest ten z Nilfgaardu poseł. Z rozkazu jego cesarskiej mości nakazuje niezwłocznie pojmać czarodziejkę Triss Merigold, przebywającą na terenie Górnego Edil. Czarodziejka ma być dostarczana do mnie żywcem i z dyskrecją. Z jej głowy nie może spaść ani jeden włos. O, gnojek. Dobra, gdzie tu się idzie? Tam jest mgła, stand pewnie. Widzę tam obóz już. Listy gończe. To jest nasza karykatura? Serio? To też? I Jorveta. No, zajebiste ujęcie. Aha, bo to jest koleś też. Bandażuj! Daj bootbaga! Szybko, Geralt! Aha, co, przebierzemy się? Filurkę jakąś znaleźliśmy. Wiedziałem, cholera, wiedziałem, że to ty. Kurwa. Gdy we mgle zaczęło się kotłować, powiedziałem chłopakom, to Geralt z Rivii, albo nie nazywam się Vernon Roche. To... twój kumpel? Znalazłem go przed chwilą. Już nie żył. Ciekawe. To chyba wergeński strój. Prawie przedarł się przez mgłę. Czego tu szukasz? Triss jest gdzieś w okolicy. Wciąż szukasz swojej czarodziejki? Gdyby się tu pojawiła, wiedziałbym o tym. Roche, to naprawdę ważne. Tylko ty możesz mi pomóc. Teraz chcesz, żebym ci pomógł. Z chęcią odwzajemnię przysługę. A nie, czekaj. Ty mi żadnej nie wyświadczyłeś. Dokonałeś wyboru. Uciekłeś z elfami, a Wes o mało nie zginęła u tego kurwiego syna Loredo.
Wes, wszystko z nią w porządku? A co cię to obchodzi? Wszyscy mogliśmy zginąć, kiedy ty zabawiałeś się w wiewiórkę. No nie zadaczujesz mnie chyba, Wary, no. Nie jestem jednym z twoich ludzi, Roż. Nie zdradziłem cię. Tego nie powiedziałem. Ale pomyślałeś. Z tobą albo przeciwko tobie, co? Śmierć Foltesta pewnie też już cię nie obchodzi. Zabójca porwał Triss, pamiętasz? Pomóż mi ją znaleźć. Obiecuję, że dotrzymam słowa danego w lochach lawaletów. Nie wiem, dlaczego to robię. Dobra, jeśli Triss rzeczywiście jest gdzieś w obozie, to może przebywać tylko w jednym miejscu. Na tyłach, blisko brzegu, rozłożyli się Nilfgaardczycy. Nikt nie ma tam wstępu. Możesz się przekraść przez obóz, albo przejść jaskiniami. O bramach zapomnij. Wejście do jaskiń jest w namiocie marketanek. Panienki sobie wymyśliły, że będą tamtędy chodzić na hrabiów i rycerzy, ale zalęgły się tam potwory. Jeśli masz dość zabijania potworów i chodzenia na dziwki, to na wschodzie znajdziesz ścieżkę prowadzącą nad rzekę. Dotrzesz w okolice kantyny, a potem będziesz musiał się przekraść przez cały obóz. Dzięki, Roż. Trzymam cię za słowo, Ger. I snip. Okej. Tak więc chyba pójdziemy sobie tą drogą nie przez potwory, już mam dość potworów, zajebiście dość potworów. W końcu się pojawimy w takiego asesina. Aha. Tutaj co jest? Tu jest, gdzie jest Triss Merigold? Albo tutaj. Chyba przy rzece będziemy musieli iść. Dobra, tak czy siak. Nie, już sam nie wiem. Dobra, tak czy siak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Na razie kończymy. Trzymajcie się ciepło i serdecznie. Pozdrawiam was. Hej.